Dzień dobry Państwu. Niezwykle mi miło gościć w tym cyklu, zwłaszcza że dla mnie to powrót do Wyspiańskiego po wielu latach, choć muszę powiedzieć, że do Wyspiańskiego wracam od kilku lat jako czytelnik, bardziej niż jako badacz, a to w poczuciu zarówno lektur zapamiętanych, jak i przypominanych, że Wyspiański ma mi nam coś istotnego do powiedzenia dziś w Polsce, w której żyjemy i jej przyszłości, o której myślimy, dlatego że wizyjność i wizjonerstwo Wyspiańskiego, zwłaszcza jego dramatów, każe nieustannie transponować jego słowa, jego obrazy w przyszłość. Rzecz jasna, te wizje osadzone są w nieustannej penetracji przeszłości, dlatego że w twórczości Wyspiańskiego interferują nieustannie światy przeszłości, przyszłości, nie tylko te związane z polską historią, polską kulturą, polskimi dziejami, ale także kulturami innymi, które dla Wyspiańskiego odgrywały kolosalną rolę jako kolebki języka symbolicznego, zarówno dla niego jako artysty, jak i dla kultury polskiej. Myślę tu przede wszystkim o Grecji i o Atenach i Jerozolimie, tak symbolicznie można by te bieguny, w obrębie których wyobraźnia Wyspiańskiego krąży, określić. Chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować refleksję dla mnie samego nową, która ciągle nie doczekała się w mojej refleksji odpowiedzi. Nie sądzę też, żeby ta odpowiedź istniała w sposób wyraźny. Ona jest bardzo prosta. Mianowicie zastanawiałem się, jaką Polskę Wyspiański sobie wyobrażał, jaką próbował pomyśleć, próbował zaprojektować, ale nie tyle tę Polskę zrodzoną z ducha, z przepracowanej tradycji, z odnowionej symboliki, która pulsuje, mieni się w całej jego twórczości, ale tej Polski bardzo realnej, bardzo konkretnej. Stąd mój tytuł mojego dzisiaj wystąpienia i takiej gawędy refleksji analitycznej nieco, to realny Wyspiański. Słowo realny rozumiem dwojako, potocznie, jako coś istniejącego naprawdę, rzeczywistego. A więc byłoby to pytanie o to, jaka Polska się wyłania, jak w ogóle Wyspiański z polską rzeczywistością sobie radził, jakie miejsce chciał w niej zająć, jak chciałby ją współkształtować. Ale słowo realny, a nie rzeczywisty, zabieram także z klasycznego trójkąta przedstawień lakanowskich, gdzie realne w towarzystwie tego, co symboliczne i wyobrażone, określa tę część, ten aspekt naszego postrzegania rzeczywistości, która najtrudniej poddaje się konceptualizacji, nazywaniu, wyrażaniu, przedstawianiu. A więc to, co wywiera na nas presję, co na nas napiera, a co za pomocą tych dwóch systemów, czy tych dwóch repertuarów symbolicznych próbujemy określić, próbujemy opisać, a więc tego, co wyobrażeniowe i tego, co symboliczne, a więc tego, co jest intersubiektywne, co jest związane z językiem, z tradycją, z kulturą, z literaturą, ze sztuką, która tworzy przestrzeń naszych wspólnych wyobrażeń, te obiektywizując je i pozwalając się porozumiewać. I w tych dwóch przestrzeniach Wyspiański radzi sobie znakomicie. Tam czuje się u siebie, zbudował niesłychanie spójny, wyraźny język symboliczny, który jest rozpoznawalny niemal od pierwszych zdań, podobnie rzecz dzieje się w jego sztuce plastycznej. Natomiast ta sfera, która byłaby odpowiedzialna za rzeczywistość, zwłaszcza tę rzeczywistość, której Wyspiański dotknąć nie mógł, a która napierała na jego refleksje, na jego przeczucia, a więc rzeczywista Polska, której zwłaszcza wolnej, bo przecież ta jest najważniejszym projektem i marzeniem całego pokolenia, nie doczekał,
A jednak mam wrażenie, a nawet więcej niż wrażenie, bo starałem się prześledzić kilka lub kilkanaście fragmentów, które dokumentują to w jego sztukach, wyraźnie daje o sobie znać. Więc to byłoby przedmiotem naszych poszukiwań, a że wiąże się to pośrednio lub bezpośrednio właśnie z Wawelem jako tematem, miejscem wielu jego sztuk, przyjrzymy się tutaj fragmentom przede wszystkim dwóch, a więc Wyzwoleniu i Akropolis, ale sięgniemy także do Warszawianki, która choć dzieje się gdzie indziej, to moim zdaniem ten temat, ten motyw, ten wątek podejmuje wyjątkowo sugestywnie. I gdybym miał szukać początku tego pytania o rzeczywistość Uwyspiańskiego, o to, co realne, to muszę się przyznać, że Warszawianka wiele, wiele lat temu postawiła mnie wobec pytania, które wprowadzają dwa elementy tej krótkiej sztuki. Pierwsze to jest okno, które jest elementem scenografii. Ja jeszcze wrócę później w finale tej opowieści do konkretnie do tych scen i do didaskaliów, które opisują ten element scenografii. A więc okno, przez które bohaterowie sztuki zaglądają, popatrują, ale też okno, które chroni w jakimś sensie od tego, co rozgrywa się na zewnątrz, między innymi bitwy pod Olszynką Grochowską, ale to coś więcej niż tylko wydarzenia batalistyczne, które są tłem tych wydarzeń kameralnych, salonowych, które rozgrywają się w Warszawiance. Natomiast jest jeszcze jeden element, również kanoniczny dla całej tej sztuki, mianowicie postać fenomenalnie poprowadzona, wymyślona i umocowana w przekazie symbolicznym tego dramatu, mianowicie postać starego Wiarusa, która, jak doskonale pamiętamy, pojawia się bezsłownie, nic nie mówi, a przynosi jedynie symboliczny przekaz śmierci, zakrwawioną wstążkę. I to te dwa elementy nie dają mi do dzisiejszego dnia spokoju. Zapytują i zagadują o to, co właściwie przychodzi z zewnątrz do tego świata, który jest znany i oczywisty. To jest salon, to są pieśni patriotyczne, to jest nastrój romantycznego uniesienia, patriotyzmu, poświęcenia, ofiary, cierpienia, smutków, cały repertuar środków, do których romantyzm i neoromantyzm nas przyzwyczaiły, i w te przestrzenie interweniuje coś, co właśnie nazywam realnym, starając się, no właśnie, w sposób bezgłośny, ale także w jakimś sensie nieprzedstawiony przekazać. No więc tam zrodziło się to pytanie o rzeczywistość Wyspiańskiego, ku któremu trochę meandrując, przede wszystkim meandrując przez Wawel, chciałbym razem z Państwem podążyć. Ten powrót do Wyspiańskiego po latach prowadził przede wszystkim przez Wyzwolenie. Muszę powiedzieć, że przeczytane przeze mnie kilka lat temu po raz drugi lub trzeci, a później wracałem do tego kilkakrotnie, zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Uświadomiło mi niesłychaną przenikliwość Wyspiańskiego, jeśli chodzi o przemyślenie tego, w jaki sposób my się nigdy nie rozstaniemy, my jako Polacy, my jako kultura polska, nigdy nie rozstaniemy się, nie uwolnimy się od romantycznych dylematów i romantycznych paradoksów, to znaczy co zrobić ze swoją wolnością, w jaki sposób pogodzić wolność, indywidualizm z projektem politycznym, z działaniem wspólnotowym, z tym, aby indywidualizm romantyczny i wolność nie rozdzieliły nas, nie zatomizowały nas jako naród, jako społeczeństwo. To pytanie o to, w jaki sposób i czy można sobie wyobrazić i wywieść z mitologii, historiozofii Wyspiańskiego projekt Polski demokratycznej, Polski, która daje swoim obywatelom nie tylko równość i wolność, ale także
stara się zorganizować ich wobec myśli, myśli jednej, myśli wspólnej, którą byłoby dobro ojczyzny. Stąd dziś rozmawiamy i w całym tym cyklu rozmawiamy o Wawelu, ponieważ nie ma w tym żadnego odkrycia i żadnej specjalnej zagadki. Wawel jest jednym z tych elementów, z tych motywów i symboli fundamentalnych, którym Wyspiański przyznawał rolę jednoczącą, rodzaj miejsca hierofanicznego, w którym spotykają się myśli, siły realne, historyczne, ale także metafizyczne, religijne, przeszłość i przyszłość krzyżują się w jakichś spazmach i napięciach. I jeśli chce się Polskę poczuć, zrozumieć, a nade wszystko poczuć, to Wawel w ogóle, ten Wawel realny, ten, który Wyspiański tak doskonale znał z czasów swojego życia, ale także ten Wawel, który przyjął u niego funkcję symboliczną. Porzucając na chwilę krótkie wprowadzenie do genealogii problemu realnego Wyspiańskiego, czy realności Wyspiańskiego, chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku, do jednego obrazu, którego autorem jest Tadeusz Boy-Żeleński. Otóż Boy w jednym ze swoich felietonów, szkiców porównał Kraków do małego korpusu z wielką głową. I ta figura służyła mu do wyrażenia specyficznego zagęszczenia, niesamowitego, fascynującego zagęszczenia życia intelektualnego i artystycznego w Krakowie przełomu XIX i XX wieku, które było opisywane na setki sposobów i które należy do takich opowieści kanonicznych o najświetniejszych czasach polskiej kultury, ale w tym ujęciu zwraca uwagę na swoistą elefantiazis duchową, mianowicie to zagęszczenie, ta koncentracja konkretnych ludzi, ich intelektów, ich dzieł na ograniczonym terytorium ma tyleż walor pewnego fenomenu historycznego, jaki zwraca uwagę na pewną problematyczność, na pewien syndrom uwięzienia i zagęszczenia, czy ograniczenia. I ten fakt Wyspiański, tyleż z powodów artystycznych, co z powodów socjohistorycznych, był częścią tego świata, ale także ze względów osobowych, jak sądzę, zarówno ze względu na swoisty typ duchowości i myślenia o sztuce, jak i ograniczenia czysto fizyczne, czysto biologiczne, wykorzystał bodaj jak nikt inny z współczesnych mu artystów. Ten rodzaj zdolności maksymalnego zagęszczenia spraw, ludzi, światów na ograniczonym terytorium jest tyleż symboliczny, co dla Krakowa i jego kultury artystycznej przełomu XIX i XX wieku, jak i samego Wyspiańskiego. No, daleko nie trzeba szukać. Wszyscy mamy w pamięci wesele, które dowodnie pokazuje tę nieprawdopodobną zdolność Wyspiańskiego. Kolokwialnie mówiąc, wpakowania na wesele Rydla nie tylko całej Polski, całej historii, także sporego kawałka zaświatów, a do tego wielu swoich znajomych. I w tej kotłowaninie, bo wszak wesele jest weselną, zabawową kotłowaniną tańczących i gadających ze sobą ludzi, zjaw, w tym kryje się też nieprawdopodobna zdolność harmonizowania tego zagęszczenia. To nie jest gombrowiczowska kupa, to jest harmonia, to jest uporządkowanie tych samych w sobie ogromnych światów, o ogromnym zapleczu semantycznym i symbolicznym. I wspominane już, a niemożliwe do pominięcia w tym kontekście Akropolis, jest być może kulminacją tej techniki zagęszczenia tej nieprawdopodobnej intelektualnej, artystycznej elefantiazis, bo przecież na Wawelu właśnie, gdzie w Akropolis rozgrywa się akcja, mieści się nie tylko Troja, ale Palestyna,
Ateny, Polska rzecz jasna, Zmartwychwstanie, Zbawiciel, Apollo, Król Dawid, ożywione posągi i wszystko to właśnie w katedrze wawelskiej, gdzie bogowie i figury, fantastyczne figury historyczne mieszają się ze sobą, ale to mieszanie nie ma w sobie żadnego bałaganu czy chaosu, ale jest precyzyjną, niesłychanie ciekawą konstrukcją, która z jednej strony jest niesamowicie złożona, a z drugiej strony, i to było dla mnie zaskoczeniem podczas kolejnej lektury, ma niesłychanie silny, gwałtowny i trzeba to powiedzieć bluźnierczy przekaz. Lektura Wyspiańskiego może i powinna przebiegać w przypadku Akropolis i myślenia o symbolicznej, realnej funkcji Wawelu dwoma torami. Jeden, którego mistrzowską, absolutnie przewodniczką jest profesor Miodońska-Brooks, która w swoich objaśnieniach do wielu utworów Wyspiańskiego, a Akropolis jest tego znakomitym przykładem, przeprowadza nas z nieprawdopodobną precyzją, subtelnością i wnikliwością przez wszystkie krużganki semantyczne, symboliczne, historyczne, realne tego, co utkał Wyspiański w swojej sztuce. Ale z drugiej strony, kiedy już lękamy się, że ugrzęźniemy w tym, że zagubimy wątek, że tego po prostu jest za dużo. Rzeczywiście, że to nasycenie katedry wawelskiej sensami i przesłaniami przekracza zdolności percepcyjne nawet w miarę wykształconego filologa, to Wyspiański pozwala uchwycić się motywów silnych, motywów mocnych, motywów wyraźnych, które z dzisiejszego punktu widzenia mogą się wydawać niesłychanie oryginalne i zaskakujące. Za chwilę do tego wrócę. Jak wiemy, Wyspiańskiego z Wawelem łączą związki niezliczone, a przede wszystkim to, co ważne dla myślenia o realnej katedrze wawelskiej, to jest akcja odnawiania katedry w ostatnich latach, w ostatnim pięcioleciu XIX wieku i w tym Wyspiański uczestniczył, a uczestniczył także w niesłychanie gwałtownych dyskusjach na temat efektów tego odnowienia, a przede wszystkim połączenia przeszłości ze współczesnością, jeśli chodzi o rzeźby, o sarkofagi, o wnętrze katedry. Był świadkiem niesłychanie ostrych polemik, także radykalnej krytyki. Zdecydowanie więcej było chyba przeciwników tych konkretnych rozwiązań artystycznych zastosowanych w katedrze, ale to bardzo dobrze pokazuje, że spotkanie u Wyspiańskiego światów, płynne i swobodne przenikanie się świata antycznego ze światem polskiej przeszłości, średniowiecza, ale także starożytnej biblijnej Palestyny, jest ściśle osadzone w scenografii, w wyglądzie, w wystroju, w emblematyce katedry wawelskiej, jako pewien prototyp akcji scenicznej, ale także przesłania symbolicznego. Pamiętajmy jednak, że u Wyspiańskiego Wawel pojawia się w wielu sztukach i kto wie, czy jedną z najbardziej bezlitosnych propozycji użycia i myślenia Krakowa, ale także katedry w sztuce Wyspiańskiego przynosi wyzwolenie. I wyzwolenie w całej swojej złożoności przekazu i dialogu krytycznym, ale także rewizyjnym z romantyzmem przynosi nam połączenie, którego nie ma w Akropolis, a które warto mieć przed oczami. To połączenie, ten element, którego tam brakuje, to jest otwierająca wyzwolenie scena dialogu Konrada z robotnikami. Współczesność, taka najzupełniej trywialna, która pojawia się na deskach teatru
teatru starego wypowiadana zostaje w następujący sposób. Konrad zwraca się do robotników. Synu zemsty, dzieła dokonam z wami i na czyn twój patrzeć będę. Tu będę się bawić, a wy będziecie patrzeć, aż przyjdzie godzina zemsty. Czekamy takiej godziny. Konrad, oto usiądźcie tam w kątach i uboczach, aż zawezwę was, abyście wystąpili z czynem. Co rozkażesz? Będziecie czynić, co czynicie co wieczór w tym oto gmachu. I zwykłą dostaniemy zapłatę, i zwykłą dostaniecie zapłatę. Dalej nic nie myślę. Będziecie budować i burzyć. Robotnik, tak upływa nasze życie. Synowie nasi zburzą, co my zbudujemy. Burzymy, co zbudujemy ojcowie nasi. Ten dialog jest właściwie projektem, który w Akropolis Wawelskim zostanie zrealizowany z całkowitą bezwzględnością, a w jakimś sensie można powiedzieć, że nie tyle zostanie zrealizowany, co zastany w momencie, kiedy zaczynamy czytać, ponieważ Wawel w Akropolis jest już w istocie zrujnowany. I ruina Wawelu, a przede wszystkim zakończenie sztuki, w której my opuszczamy wraz z obrazem Zbawiciela i Apolla, zrujnowany Wawel jest obrazem zagadkowym, przejmującym, niesłychanie brutalnym i wymagającym przemyślenia także w tym kontekście, który otwiera wyzwolenie. Ponieważ pytając Wyspiańskiego o to, jak wyobraża sobie Polskę realną, Polskę rzeczywistą, Polskę odrodzoną, ale nie tylko w tym kształcie symbolicznym, ale w swoim realnym bycie politycznym, Wyspiański zdaje się nie mieć wątpliwości, że tym nieobecnym dotąd partnerem odbudowy, ale także, jak widzimy, burzenia Polski, będą robotnicy. Będzie lud, który w okresie przedzaborowym był po prostu z historii wyłączony, a w każdym razie z tej pozycji, która zapewnia bezpośredni wpływ na kształt Rzeczypospolitej i jej codziennego kształtu politycznego. I widać z tych ułamków, z tych szczątków wizji wyraźnie, że porozumienie Konrada z robotnikami jest porozumieniem przywódcy rewolucyjnego. Przywódcy, który widzi w ludzie, w tym wypadku w proletariacie, siłę, która działa dwuaspektowo. Buduje i burzy, burzy i buduje. Awers i rewers tej siły, która będzie miała zupełnie inną rolę i funkcję do odegrania niż ta, która należy do artystów, do postaci historycznych z przeszłości, które u Wyspiańskiego się pojawiają. To jest zapowiedź tego, co stanie się z Wawelem jako miejscem świętym, jako księgą z kamienia, która zostanie zrujnowana, ale, co warto już w tym momencie powiedzieć, musi zostać zrujnowana po to, żeby Polska mogła zmartwychwstać. I ta myśl uderzyła mnie podczas tej ponowionej lektury Wyspiańskiego z ogromną siłą. To jest rzadkie, bo generalnie przebywając w światach Wyspiańskiego przebywamy w świecie poza realnością. W jakimś sensie można by powiedzieć, że światy Wyspiańskiego cierpią na swoistą agorafobię. Tę dolegliwość, która objawia się lękiem przed otwartą przestrzenią, ale także lękiem przed ludźmi. Dosłownie rozumiejąc agorafobię, można by powiedzieć, że ta alegoria chorobowa nie jest dobrze użyta w odniesieniu do Wyspiańskiego, bo akurat w jego sztukach raczej mamy do czynienia ze skłębieniem bohaterów i z nadmierną ich obecnością liczbową
i taką kinetyczną. Ale myśląc o swoistej agorafobii sztuk Wyspiańskiego, czy świata Wyspiańskiego, czy jego samego, myślę przede wszystkim o agorafobii w rozumieniu agory politycznym. Mianowicie twórczość Wyspiańskiego, ale także jego myślenie o Polsce i historii z trudem daje się przełożyć na realia państwa i społeczeństwa demokratycznego, gdzie wybitność jednostki, siła duchowa jego bohaterów musiałaby się poddać negocjacji i dialogowi z tymi, z którymi dzielimy naszą publiczną i naszą społeczną agorę. A zatem to dziedzictwo romantyzmu, które Wyspiański przejmuje, jest o tyle fascynująco opowiedziane i fascynująco ożywione, że zostaje skonfrontowane z czymś, przed czym romantyzm uchodził, lokując rzeczywistość czy opis rzeczywistości w przeżyciu wewnętrznym. To był między innymi zarzut Stanisława Brzozowskiego, główny wobec romantyzmu, że odrzucając rzeczywistość, czy też widząc ją jako niegościnną, wrogą, która pozbawia domu, pozbawia ojczyzny, pozbawia samoistności bytu osobistego i politycznego, uwewnętrznia świat, gdzie czyniąc go w ten sposób nietykalnym i niepodległym. Wyspiański przejmuje tę swoistą niepodległość ducha, ale zadaje już pytanie i każe i zmusza nas do pomyślenia, no dobrze, ale co na to wszystko świat rzeczywisty. I to ten rodzaj przybliżenia i wycofania jest moim zdaniem niezwykle charakterystyczny dla swoistego pytania politycznego, które jest wpisane w twórczość Wyspiańskiego, mianowicie w jaki sposób negocjować ze sobą te dwa światy, w jaki sposób ten wielki świat tradycji, przełomów duchowych, wizji ma współistnieć ze światem realnym, ze światem robotników, ze światem trywialności, ze światem zwykłości. Wyspiański nie rozwiązuje tego problemu, aczkolwiek intuicje czy pewne prześwity tego każą myśleć, że jednak ten sposób negocjowania swojej pozycji przez bohatera, artystę wiąże się z przemocą. Słowo moc i przemoc przewijają się we wszystkich dramatach Wyspiańskiego, a Wyzwolenie i Akropolis tętnią siłą i przemocą, które rzucają wyzwanie temu, co umarłe, co słabe, co podporządkowane, co nie mające dość sił, żeby istnieć w sposób niezależny. A zatem konkludując to pierwsze rozpoznanie, powiedziałbym, że swoiste zagęszczenie i hierofaniczne umocowanie i ukształtowanie, zwłaszcza Wawelu, ale także sceny Teatru Starego w Wyzwoleniu, są tyleż fenomenalnym zabiegiem artystycznym, co zwracają uwagę na to, co pozwalam sobie nazwać swoistą agorafobią, jako dyspozycją, czy skazą, czy słabością artysty, który próbuje rozpoznać się w świecie rzeczywistym, rozpoznać się na rynku, w świecie realnych ludzi z zupełnie innymi potrzebami niż te, które są udziałem jego bohaterów. Przechodząc do, jeszcze przez chwilę pozostając przy Wyzwoleniu i trzymając się tego dylematu, czy penetrując to pytanie
o realność Wyspiańskiego, o realny kształt Polski, który wyłania się z jego twórczości, trzeba powiedzieć, że Wyspiański wykorzystał jeszcze jeden element wywiedziony czy wypracowany w sposób fenomenalny przez sztukę romantyczną, mianowicie ironię. Ironia Wyspiańskiego moim zdaniem przewyższa swoją intensywnością i bezwzględnością ironię Słowackiego. Daje Wyspiańskiemu szansę na, z jednej strony na unik między tym dylematem sztuki i życia, rzeczywistości i symbolu, zachowania pozycji podmiotowej i sprawczej wobec jednego i drugiego, zachowania dystansu i swoistej wyższości. Ale ironia jest figurą uniku, jest w gruncie rzeczy figurą porażki i tak też zostaje użyta i wykorzystana w Wyzwoleniu. Pozwólcie Państwo przypomnieć scenę początkową, kiedy Konrad prowadzi rozmowę z reżyserem. Jest jakaś sztuka? Pyta reżyser. Konrad nic. Reżyser nic, a my mamy wielką scenę. 20 kroków wszerz i wzdłuż. Przecież to miejsce dość obszerne, by w nim myśl polską zamknąć już. By się te iskry duchożerne, co u rozstajnych siedzą dróg, zeszły tu wszystkie na nasz próg. W światło kinkietów zacząć ruch. Talenta bowiem są niezmierne, lecz trzeba by w nie wstąpił duch. To są syntezy pierwsze rzuty, lecz wymagają dysputy. Teatr, który z jednej strony jest formą pozwalającą umieścić w przestrzeni przedstawienia, ale także świadomości najważniejsze sprawy ludzkie, w tym nasze polskie sprawy, jest jednocześnie jednym wielkim cudzysłowem, który każdą najpoważniejszą nawet rzecz bierze w nożyce przytoczenia, nożyce przedstawienia, nożyce obrazu i słowa, które jest odegrane. A więc można by powiedzieć, że ironia jest na stałe wmontowana w samą naturę spektaklu, co Wyspiański z autobezwzględnością eksponuje w Wyzwoleniu, pokazując pozerstwo, minoderię, fałsz, nie tylko postaci, które kryją się, czy światów, czy pojęć, czy spraw, które kryją się za maskami, ale także samego głównego bohatera. Jeszcze jeden fragment. Chcę naród przedstawić, mówi Konrad. Muza, a to musi odbywać się tak, by naród mógł się bawić. Trzeba dekoracje ustawić, pamiętać o każdym sprzęcie, umieścić w budce suflera. Jeśli kto tekstu nie pamięta, za kulisami reżysera i inspicjenta i dać im skrócony schemat, a gdy już wszystko gotowe, rozkazać grać na rozpoczęcie poloneza, jeśli polski temat, i rzucić jako pierwszą kartę wielkie słowo. Konrad, chcesz, by wszystko było za umową? Muza, tekst dowolny, komedia dell'arte. To już nie jest romantyzm, który dałoby się przytoczyć i powołać do istnienia w sposób naturalny, jako silną i obowiązującą tradycję. Najważniejsze słowa, czy największe słowa z perspektywy Wyspiańskiego pozostaną zawsze już tylko słowami, cytatami, cieniami rzeczy i spraw, o których mówią. Więc jeśli miałyby się wypełnić nową treścią i nową siłą, trzeba tej siły i energii ożywiającej dawne symbole szukać zupełnie gdzie indziej. I tym miejscem, tym światem, który dla Wyspiańskiego kumuluje energię, właśnie energię, ponieważ to o nią zdaje się najbardziej chodzić słowom wypowiadanym, pisanym w tekście, wypowiadanym przez postacie, mianowicie w jaki sposób naładować znaczenia słów, przesłanie słów siłą, która przemieni je w czyn, bo to dopisek, uzupełnienie, kontynuacja, ciąg dalszy
problemów, wielkich problemów polskich w wydaniu Wyspiańskiego, w jaki sposób przezwyciężyć słabość i ograniczenia bohaterów romantycznych, w jaki sposób wcielić w życie to, co jest mitem, opowieścią, pieśnią, symbolem. I z tym Wyspiański zmaga się właściwie przez całe swoje twórcze życie. Te trzy dramaty, jest ich rzecz jasna więcej, ale aby nie rozproszyć naszej refleksji, przywołuję tutaj te trzy tytuły znane nam dobrze, a więc Wesele, Wyzwolenie i właśnie Akropolis. Każdy z nich pokazuje swego rodzaju radykalizację tego przekonania o niezbędnej, o poszukiwaniu, dobywaniu niezbędnej energii do wzmocnienia słowa artystycznego. W Wyzwoleniu trafiamy, jak żeby inaczej, także do katedry. Starzec objaśnia, czym jest Wawel. A więc to tutaj, oto patrzcie moje córki, do góry spojrzyjcie, tam zatrzymuje się myśl polska. Oto tam jej najwyższy kres. A tu ku murom i ścianom zapylonym patrzcie, to najszerszy myśli polskiej lot. Widzicie więc, jakie polska myśl ma skrzydła. Jest i ona tym ptakiem, który tu jest zamkniony i skrzydłami bije o kamień kolumny tych ciosany i skrzydłami trąca te rycerze pośpione. Przysiadła ta myśl polska dookoła, a we wieńce różnolite splotła ludzie osobne. Córki moje, oto widzicie jakby narody osobne, które kościół ten wiąże. Córki moje, gdy Bóg w ten kościół wnidzie, to wielkiej tajemnicy daje świadectwo. A może my będziemy ku świadectwu temu powołani. A jeśli nie my żyjący, to duchy nasze przyjdą i świadectwo kościołowi temu dadzą. Jeszcze fragment. Patrzcie, córki moje, oto wszystko tu jest Polską. Kamień każdy i okruch każdy. A człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciał temu i my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską. Czujecież wy, córki moje, że my teraz jesteśmy Polską? Podajcie mi ręce bliżej, bliżej, tu głowy ku piersi mojej pochylcie, słyszycie? Jedno jest uderzenie naszych serc i jedna oddechu miara i teraz my, córki moje, teraz my dopiero jesteśmy Polską. A to Polska właśnie, znamy to z innego fragmentu, ale jak widzimy, ta myśl o uwewnętrznieniu Polski pojawia się u Wyspiańskiego także w tym miejscu. Fenomenalny fragment. Oczywiście także podszyty, może nie aż tak bezwzględną i surową, ale jednak ironią, natomiast doskonale dokumentuje to, co romantyzm nazywał świątynią czy kultem pamiątek, kultem przeszłości, żywą, żyjącą historią, która nie staje się częścią archiwum, biblioteki, skamieliny, ale jest żyjącym, czującym miejscem, przestrzenią, w której człowiek zanurzając się wchodzi właśnie w miejsce święte, naenergetyzowane przeszłością. Ale to nie jest głos ani słowo Wyspiańskiego. To nie jest jego perspektywa. Otóż Akropolis rozpoczyna się od zupełnie innego obrazu, który nie ma w sobie, no jeśli nie nic, to nie ma w sobie przesłania apologetycznego, a nie jest pielgrzymką do katedry wawelskiej po to, żeby zanurzyć się w polskości, żeby w tej kondensacji zyskać odnowienie, aby w świecie zrujnowanym zaborami, katastrofami historycznymi mieć miejsce refugium, wytchnienia, spokoju, ukojenia i przypomnienia sobie w pewnym zagęszczonym skrócie, czym Polska była, czym jest, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, czym może być, ale tego u Wyspiańskiego właściwie nigdy nie znajdziemy. Kiedy podążamy za tymi nielicznymi tropami prognostycznymi,
to w gruncie rzeczy trudno znaleźć u Wyspiańskiego, ryzykuję tę hipotezę, właściwie trudno znaleźć jakąkolwiek propozycję restytucji polskości w kształcie z przeszłości. Nie mówię nawet o, nie chodzi mi wyłącznie o taką myśl o restytucji Polski przedzaborowej w jakimś jej kształcie. Ale nawet ten kościół pamiątek polskich, ten świat, który pozwalał przez noc zaborów przetrwać, także nie jest dla Wyspiańskiego, a zwłaszcza dla Wyspiańskiego w Akropolis, zobowiązaniem do kultywowania, podtrzymywania i przenoszenia w kolejne lata. I to jest chyba, a przynajmniej dla mnie, była bodaj jedna z najbardziej zaskakujących, żeby nie powiedzieć skandalicznych, myśli i refleksji zawartych w obrazie Wawelu i w tym, co się na Wawelu dzieje w tej niesłychanej sztuce, zupełnie niesłychanej, którą można by stawiać moim zdaniem obok Wesela i Wyzwolenia jako chyba najbardziej przenikliwych, odważnych sztuk Wyspiańskiego. Otóż pamiętają Państwo, początek Akropolis to sceny, to działania, to akcje, których bohaterami, których podmiotami są czterej aniołowie. Aniołowie, którzy znajdują się na ołtarzu poświęconym świętemu Stanisławowi i Wyspiański, co będzie tematem całego pierwszego aktu, postanawia ożywić te anioły. Każdy z nich zyskuje żywą postać, staje się z martwej, uśpionej czy zamarłej w kamieniu figurze, staje się żywą postacią i zaczyna wypowiadać dziwne słowa. Dziwne, żeby nie powiedzieć bluźniercze. Kiedy już wszyscy czterej zostają ożywieni, to anioł pierwszy mówi tak. Oto my, czterej wieszcze, ach, swobodo, postać mamy młodą, ręce, rozprzężcie się, rozpostrzeć skrzydła, a jakże mi ta trumna zbrzydła. I takie słowa będą nam towarzyszyć jeszcze w kilku monologach, kilku wypowiedziach, które wychodzą z ust aniołów. Mianowicie niemal każdy z nich będzie wypowiadał swego rodzaju przekleństwo krzyża i trumny i cierpienia. Jakby ten gest ożywienia uwalniał ich z uwięzienia w przeszłości. I kiedy pierwszy raz czytamy Akropolis, możemy nie zwracać na to uwagi, inne kwestie, właśnie owa wizyjność, owa fantastyczność, pojawiające się kolejne postacie podnoszące się czy ożywiające z sarkofagów wawelskich przyciągają naszą uwagę, ale jeśli raz uchwycimy się tej nici bluźnierczego wyzwolenia z ofiary, z powinności, z cierpienia, z krzyża, z trumny, która dotyka właściwie wszystkiego, co umarłe w katedrze, to zobaczymy, że to jest swego rodzaju ciemna nić, która snuje się przez cały ten niesamowity dramat. Jeszcze jeden fragment. O bracie, męką zżarta twarz, pójdziemy budzić śpiące, pójdziemy, podajcie dłonie, wodą zmyjemy świętą skronię, imię Ojca i Syna i Ducha, godzina nasza, świat słucha, wodą zmyjemy świętą skronię, podawajcie wzajemnie dłonie. I ta czwórka ruszy znowu w tę zamkniętą w katedralnych murach wędrówkę między kolejnymi posągami, dokonując swego rodzaju aktu ożywienia. Ale wbrew rewitalizacyjnej funkcji tych działań, ich sens, ich gestów pozostaje dwuznaczny i niepewny. Mianowicie
ożywione posągi zrywają więzi z przeszłością. Tracą przede wszystkim pamięć. Zaczynają funkcjonować i poruszać się w swoistym śnie, który jednak jest innym snem niż ten, jaki pamiętamy z finałowego tańca z wesela. To jest raczej sen życia. Życia, które zostaje odzyskane, a które zaczyna czuć i smakować urodę istnienia. I tu pojawia się pierwsze, ale już bardzo wyraźne napięcie, jakie wprowadza Wyspiański w swoim myśleniu o przyszłości, która musi się jakoś opowiedzieć wobec przeszłości. I to napięcie polega na zerwaniu, na odrzuceniu przeszłości, na tym, że to, co nowe, to, co wzrastające i przychodzące, czerpie swoją siłę z niepamięci, z odrzucenia, z zapominania. Łatwo to można sprowadzić do naszego narzekania na kolejne pokolenia młodych, którzy nie mają szacunku dla przeszłości, nie chcą czytać lektur, nie chcą słuchać mądrych słów rodziców, dziadków, mędrców, ale w tym klasycznym generacyjnym sporze i odrzuceniu przeszłości Wyspiański widzi coś o wiele bardziej głębokiego, czemu z aktu na akt będzie nadawał coraz większą siłę. Bodaj najbardziej radykalnym opowiedzeniem się po stronie, jeśli taki sens Wyspiańskiemu można przypisać, ale na pewno tak dzieje się w samym świecie sztuki, jest scena z Clio, a więc ta bogini historii zostaje zachęcona do tego, aby porzucić jej najważniejszy emblemat. Posłuchajcie Państwo sceny dziewiątej z pierwszego aktu Akropolis. Nad księgą czuwam lat dziesiątki. I cóż ci ta księga daje? Czy daje księga wiarę? Wspomina biegi stare, pamiątki coraz starsze, dalsze dzieje. A wiara? Ta się raczej chwieje. Rzuć księgę. Księgę rzucić? To się przestaniesz smucić. Rzuć księgę, ujmij mnie w pół. Uściskiem weź siostrzanym, bądź ty duchem kochanym, a z którym ja noc tę żyję. Cóż tobie trudy cudze, cóż tobie łzy czyje, cóż tobie ta, co była męka, próżno cię dusza nęka. Nie, siostro, nie myśl o tym, ja sama zadumana byłam nade mną i nad tobą i myślę, po cóż my żałobą kajamy się zadumą. Pójdź, siostro, kumo, rzuć księgę rzuć, zobaczysz, co będziem same czuć za siebie, przez się żywe, niepamiętne, szczęśliwe. Clio, mogęż ja być szczęśliwą? Będziesz, tę jedną noc rzuć księgę, zyskasz moc, moc świętą zapomnienia. Clio, siostro, jesteś z kamienia. Panna, krew płynie, będę żywa, ty ze mną chodź w świątyni jako druhny bogini oddychać, chwilę żyć, nie smucić się, być. Clio, precz księgo, myśli katownio, zabijałaś moje porywy, trułaś serca. Ten dialog jeszcze przez chwilę trwa, ale myślę, że te fragmenty są niesłychanie sugestywne, to za mało powiedzieć, one są skandaliczne. Zwłaszcza, że moglibyśmy przypuszczać, że mamy tu do czynienia z klasycznym, wręcz baśniowym motywem kuszenia, któremu podlega bohater namawiany do tego, aby porzucił swoje zobowiązanie, ale tak nie jest. Sztuka wcale nie, fabuła tej opowieści nie polega na tym, że ożywione posągi zostają poddane próbie, czy są lojalne i wierne wobec przeszłości. Przeciwnie, narastający proces kumulacji symbolicznej prowadzi nas przez sceny wyjęte z gobelinów wawelskich, które nawiązują z jednej strony do wojny trojańskiej, z drugiej strony do
z drugiej strony do sceny biblijnej motywu Jakuba i Ezawa, a przede wszystkim wizji walki z aniołem, snu Jakuba, aż do zupełnie zaskakującego zmartwychwstania, w której to scenie w czwartym akcie spotykają się ze sobą Zbawiciel i Apollo, jak połączeni ze sobą w zupełnie zaskakującym jakimś powrocie do Katedry Wawelskiej, a właściwie do ruin Katedry Wawelskiej. I teraz, kiedy próbujemy to pozbierać w całość, wrócić do tego pytania, jak Wyspiański realność sobie wyobrażał, w jaki sposób to zmartwychwstanie, któremu można przypisywać po prostu odrodzenie polityczne, odrodzenie bytu politycznego, ale także myśl o tym, na jakich fundamentach wartości Polska nowa ma się budować, to paradoksalnie Wyspiański ośmiela nas do tego, aby pomyśleć o sile burzącej życia, o tym, że przeszłość musi zostać w jakimś sensie przezwyciężona. W tym świętokradzkim geście kryje się myśl niesłychanie odważna, która pokazuje siłę literatury w ogóle, jako tego sposobu myślenia i wyobrażania i przedstawiania, który pozwala nam stanąć wobec myśli, wątków, tematów, przed którymi się wzdragamy, albo które są dla nas nie do przyjęcia i nie do pomyślenia. Mianowicie do tego, że najświętsze miejsce, jedno ze świętych miejsc Polski, jakim jest Wawel, zostaje opowiedziane w tej późnej sztuce Wyspiańskiego jako tradycja, jako symbol, jako swego rodzaju więzienie przeszłości, które musi zostać przezwyciężone. Zwracała na to uwagę wspomniana już Ewa Miodońska-Brooks, że właściwie katedra jest zrujnowana od samego początku, co zresztą odpowiada temu, jak katedrę wawelską postrzegali ludzie żyjący w drugiej połowie XIX wieku, czyli katedrę zrujnowaną, ogołoconą, splądrowaną przez Austriaków, i to także jest bardzo ważny kontekst dla samego Wyspiańskiego. Myśl, która się wyłania, jest myślą o tym, co to znaczy dokonać renowacji katedry. Rzecz jasna, Wyspiański, jak i pewnie wszyscy współcześni mieszkańcy Krakowa, a my tym bardziej, był przekonany o bezdyskusyjnej wartości odnowionej, zrekonstruowanej katedry. Ale przy tej okazji każe nam pomyśleć o tym, czy istotnie katedra powinna być nadal domem polskiego ducha. Czy Polska nowoczesna, ta, która wyłoni się już za kilka lat wraz z rokiem 1918, powinna być w dalszym ciągu zagęszczona do tych kilku świętych miejsc polskości, i czy to, co pociągało i upajało Wyspiańskiego, czyli energia dziejącego się życia, wyzwolenia nie tylko z kajdan, krat, które zgotowali zaborcy, ale także z przeszłości, która była schronieniem przez całą noc zaborów i dała poczucie zachowania tego, co najcenniejsze w postaci języka symbolicznego, literatury, pieśni, co pozwalało przetrwać polskiemu językowi i kulturze. Ale co, i ta myśl wydaje się w Akropolis bardzo wyraźna, może być ograniczeniem, może być ciasnotą, może być zamknięciem, może skutkować lękiem, tą swoistą agorafobią, czyli lękiem przed agorą, czyli lękiem przed przejściem z historii, z kultury, z
z wzniosłej estetyki do sfery trywialnej, zwykłej polityki, gdzie już gdzie połączeni, połączone będzie to, co zwykłe i niezwykłe, to, co chrześcijańskie i pogańskie, to, co wyrafinowane i to trywialne, i będzie się musiało jakoś ze sobą godzić. Jak się ze sobą pogodzi, w jakim projekcie, w jakim ładzie społecznym i politycznym, tego w Akropolis nie znajdziemy. Kończymy opowieść o księdze Wawelskiej, o ruinach wawelskich, o księdze ruin, wielką pieśnią harfiarza, którym jest król Dawid, śpiewający nadejście Salwatora i Apolina w dwóch osobach, którzy symbolizują zmartwychwstanie duchowe i fizyczne w świecie rzeczywistym. Wyspiański nie głosi sublimacji, nie, wręcz przeciwnie, dąży do integracji obu tych poziomów, zarówno duchowego, jak i fizycznego, bo to właśnie z fizycznego, z cielesności, ze zmysłowości, z radości życia, które odkrywają martwe posągi, czerpie się siłę do tego, aby życiu powiedzieć tak. I Wyspiański, mimo wyrafinowania i hermetyczności, tę biologiczność życia odczuwał i dokumentował w swoich sztukach z niezwykłą starannością i wręcz w takiej obsesyjnej powtarzalności. I tak jak powiedziałem, to pytanie o to, co jest za murami zrujnowanej katedry, co czeka, jaki świat Wyspiański chciałby przygotować, czy skłonić swoich współczesnych do pomyślenia razem z nim, on nie ma wyraźnych kształtów. Wracam zatem znowu do warszawianki, o której mówiłem tu już wcześniej, i chciałem zwrócić uwagę na ten element, znamienny element scenograficzny. Salon obszerny, styl cesarstwa, sala jasna, biała, ściany dzielone pilastrami wysokimi, czasem szczegół jaki zazłocony, w głębi dwa szerokie okna, ledwo pilastrami rozdzielone, tak blisko siebie zajmujące całą prawie ścianę. Rysunek dołączony do scenografii pokazuje bardzo wyraźnie, że to okno stanowi najistotniejszy obok fortepianu element scenograficzny tej sztuki. Obrazuje ono to, co Brzozowski wyrzucał Polaków, że jesteśmy widzami historii. I tu Wyspiański i Brzozowski byliby zgodni. Bez względu na to, jaka Polska będzie, to jeśli chcemy przestać być widzami, to trzeba wyjść za okno i wyjść z katedry i wyjść z grobów i strumien i z kultu przeszłości. Ku czemu? I tu pojawia się owo realne, tajemnicze, które pojawia się w postaci starego wiarusa z zakrwawioną wstążką. Coś, co nic nie mówi, co dopiero musimy wypełnić treścią. No tą, która stała się polską treścią XX wieku i naszych czasów. A na progu tego czasu, w którym my dzisiaj jesteśmy, zostawił nas, czy też pożegnał nas Stanisław Wyspiański swoim zrujnowanym Wawelem.